Cześć wszystkim, z tej strony Drakej, wracamy do Final Fantasy X u mnie na kanale i zaczynamy wielką, długą drogę nicości oraz nudności. A także tonę szajsu, który można pominąć, jeśli po prostu idzie się do przodu, bo z jakiegoś powodu ta gra jest tak napisana. Anyway, jesteśmy oficjalnie Guardianem. Jej, to chyba progres naszej historii. I teraz możemy zająć się omawianiem wszystkich dziwnostek, na które wcześniej nie miałem czasu, ponieważ cały czas przerywały mi cutscenki i dlatego teraz przerwie mi cutscenka. This is a statue of Lord Mihen. Fajna broń. Eight centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few Ten dialog totalnie opcjonalny, by the way. Founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yavin feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yavin clergy. It was then that Yavin gave them the name. Dziadek, czy ty każdego tak zagadujesz? Kept ever since. And the rest is history. Tak, ten ziomeczek Mihen założył Crusadersów. Ekipa stała się tak popularna, że kościół Yevona oskarżył ich o zdradę i Mihen jakby niczym totalny czad, którym był, poszedł, przeciwstawił się zarzutom, wygrał. I niestety jego armia została wciągnięta do właśnie zakonu Yevonu. A, no tak, i teraz... Czas na pokaz, którym fragmentem układanki zwanej bitwą jest Auron. Auron jest dobry na opancerzonych wrogów. No tak za 20 ciosów może. Ogólnie ten wielki miecz Aurona nazywa się katana, co nie ma totalnie żadnego sensu, ale niech będzie. I ogólnie myk Aurona nawet nie jest mykiem Aurona, to jest myk jego broni de facto. Ponieważ jak widzicie, katana Aurona ma abilities piercing. Piercing oznacza pomijanie pancerza w tej grze. Co jest ogólnie super smutne, ponieważ ma to też większość broni Kimariego. Tak więc on nie dostaje swojego tutoriala na temat przebijania pancerza wrogów, ale Auron już tak. I tak, to jest dobry moment, żeby poruszyć kwestię dubbingu. Czemu dubbing tej gry brzmi tak źle? Odpowiedź jest dosyć, powiedziałbym, prosta, ale nie jest. Ponieważ tak, ogólnie jak to zazwyczaj wygląda, kiedy macie japońską grę, to japoński jest na tyle specyficznym językiem, iż jego długość zdań... O, w ogóle od tego Kimari się może czegoś nauczyć. Jego długość zdań, jego sposób wymowy, jego ruchy ust są zupełnie inne niż wielu innych języków, w tym i angielskim. Mówimy głównie o angielskim. Więc Japonia, przynajmniej wiecie, te bardziej budżetowe gry, przygotowują zazwyczaj dwie wersje animacji podczas dialogów. Jest to... Wiecie, pod Japonię. To się nazywa lip-sync właśnie. Pod Japonię, a także pod... pod angielski, pod Stany i tak dalej. O, ledwo, bo ledwo, Kimari. I z jakiegoś powodu tak się bardzo dziwnie zdarzyło, iż Final Fantasy X nie dość, że nie dostało totalnie angielskiego lip-synku. To z tego, co czytałem, nigdy ponownie tego nie potwierdzałem, więc jeśli chcecie to kogoś... O mój Boże, shut the fuck up, gadajmy z tą dziadu. Wygadam się do końca. Więc na tyle, na ile czytałem, bez żadnego potwierdzenia. Angielski oddział Square... Oddział Square ze Stanów, anglojęzyczny oddział Square, dostał Finala 10 niedługo przed premierą i przed nimi było tłumaczenie całego tekstu, znalezienie aktorów, nagranie każdej linijki i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko bez lip-synku postaci pod właśnie wersję angielską. Nie dostali tego totalnie i sami nie mogli tego zrobić, bo to może zrobić tylko główny deweloper. Więc co zrobili? Manipulowali dialogami. Dlatego niektóre dialogi w tej grze są super krótkie, wręcz przyspieszone i brzmią dosłownie, jakby ktoś wziął przeczytaną przez aktora linijkę
wrzucił do jakiegoś Audacity i na przykład nastawił tempo na 1.5 czy coś takiego, wiecie, brzmi to troszeczkę szybciej niż brzmiałoby naturalnie. Ewentualnie, żeby przedłużyć tekst, ponieważ na przykład lip sync z japońskiej wersji pokazywał, że postać mówi dużo dłużej niż sugerowałby to angielski tekst, to dokładali takie nic nieznaczące słowa do tekstu. Dlatego bardzo często postacie w tej grze kończą wypowiedzi słowami you know, don't know i tak dalej, wiecie, najczęściej właśnie jest you know, ponieważ to jest takie, wiecie, nic nieznaczące pytanie, taka dorzutka do zdania generalnie, którą możecie sobie wbić i ona nic nie mówi, nie przerywa flow dialogu i to, że potem inna postać kontynuuje dialog, brzmi naturalnie, a bardzo ładnie uzupełnia właśnie tekst w długość tekstu. Tak więc, tak, musieli kombinować i to kombinowanie nie wyszło dobrze, jak widać. W sensie słychać, że ten dialog jest kombinowany i nawet bez tej całej historii, którą teraz powiedziałem, słychać, że ten dubbing brzmi źle. Plus ewidentnie mam wrażenie, że aktorzy byli pośpieszani. No definitywnie, pewnie mieli jakby, nie wiem, nie mam pojęcia, żeby powiedzieć, nie, miesiąc, dwa miesiące do premiery gry i nakurwiali jakby błyskawicznie ten dubbing, nie patrząc, czy udało się dobrze coś wypowiedzieć, źle coś wypowiedzieć, czy pasuje do kontekstu, czy ma sens z innymi linijkami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu lecieli raz za razem, byleby mieć tekst wygłoszony w jakikolwiek sposób. Co wiecie, jest totalną chujnią, patrząc po tym, że jednym z wielkich myków Final Fantasy X w momencie, kiedy wychodziło, było to, że było to pierwsze Final Fantasy z dubbingiem, z pełnym udźwiękowieniem. Więc strasznie chujowo się złożyło to wszystko. Strasznie chujowo. Square się nie popisało. Those ruins are from... I don't fucking care. Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the ależ on mocno wymawia arr, jak pirat. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. Give them a reason. I will. I widzicie, to jest właśnie ten shit. Teraz Final Fantasy X będzie pełne tego. Takiego nienaturalnego dialogu, który nie popycha nic do przodu, ale próbuje wam mówić. Na zasadzie ten gościu dosłownie podszedł do nas i powiedział: o, widzę, że źle się dzieje w Spirze. Ogólnie warto wziąć Icebranda teraz, to jest nowy miecz, który znaleźliśmy dla Tidusa, ponieważ dużo stworów na tej polnej ścieżce z jakiegoś dziwnego powodu ma podatność na lód. O, na przykład ten. Ciekawostka, od niego Kimari również może nauczyć się techniki. Fire Breath. Dobra, jest zadarknessowany. A, on nie ma żadnej odporności, ani nic takiego. No dobra. Burn Beach. Wiecie co? Wysadźmy Kimariego w pizdu, co wy na to? Pięknie. Kimari został terrorystą, samobójcą. Jego poświęcenie nie pójdzie na marne. To jest absurd, ponieważ Kimari, kiedy używa swojego self-destruct, niszczy też swoje ciało, przez co nie można go wskrzesić i z jakiegoś powodu drużyna, która chętnie wymienia się między... odzyskałem możliwość włączenia pauzy. Między sobą nie uzupełnia tego braku, nie zostajemy z dwoma członkami ekipy i chuj. Lady Summoner, I presume. Yes,
I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. Cool, I don't there care. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. O, świetnie. We should get back to our rounds. Farewell. No i to jest ten no, kolejny przykład, nie? Taki zapychacz. Jakieś randomowe typki podjechały do nas i powiedziały: hej, uważajcie na dziwnego stwora, który zjada czokobo. Let's go get him. Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. Od kiedy Tidus jest altruistą? Do tej pory nic tego nie sugerowało. What did I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Tak. I to jest idealny przykład tego, że podróż Aurona, Braski i Jekta byłaby dużo fajniejsza niż ta Tidusa i paczki. Jestem ciekawy, jakie to kłopoty zrzucił Jack swoimi pomysłami na pozostałą dwójkę. Jaką dynamikę mieli i tak dalej. A w ogóle to pierwszy raz, kiedy widzimy Overdrive Waki. I tak, to stare, dobre, znienawidzone przeze mnie. To jednoręki bandyta. Tak, to slotsy. Musimy wylosować trzy rzeczy, wtedy piłka będzie silniejsza i zaatakuje wszystkich naraz. Nothing funny. Nothing funny. Make way! No świetnie, właśnie zaekwipowałem mój lodowy miecz do Tidusa. Guess what? Ten potworek ma podatność na wodę. Nieważne, zabiłem go. A, pudło leszczu. A, dobra, już mało życia. O kuźwa, nie dość mało dla Łaki. I teraz Łaka zginie, bo jest słaby. No nic. Poświęcając jestem gotów. Po raz kolejny. I tak, jakkolwiek wydaje się to zbędne i strata czasu, tak, dużo rzeczy w tej grze, to trochę warto żonglować tymi członkami ekipy, bo inaczej się nie rozwijają. I tak, mamy tutaj ogólnie tą babę w zieleni, nie tą, w wielkich słuchawkach na uszach. Ona jest powracającą postacią, jest totalnie opcjonalna po raz kolejny. I ona wyzywa Yunę na pojedynki. The High Summoner's daughter. I've heard much of you. Serio? Poważnie? But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Let us see which are stronger. Nauczę cię sztuki przemocy. A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? Okay. I'll do my best. Ogólnie ta walka jest zjebana. Your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Ponieważ o ile nie macie naładowanych overdrive'ów Valefor i Ifrita, no to nie wygracie. Po prostu. Jej aeon jest silniejszy, jej aeon szybciej ładuje overdrive'a, jej aeon ma więcej życia. A wróćcie. Show me how strong of a link you forged with your aeons. No niezbyt. Więc się wróćcie. Tylko i wyłącznie Valefor może brać tutaj udział. Więc o ile nie macie właśnie jej overdrive'a, no to GG, że tak powiem. Pozamiatane. Valefor nie ma żadnych szans z Ifritem tej laski. To chyba nie działa w ogóle, ale spróbujmy, jasne. Dokładnie.
Co jest ciekawe, bo dostałem kurwa drugi ruch, mimo tego, że było napisane immune. Ogólnie... Dobra, zobaczmy. O! Może to jest nasza metoda. Zamiast go atakować, będziemy przyjmować jego ataki. I będziemy liczyć, że może łaskawie... Oh no. Że może overdrive go zabije, bo innej kurwa opcji nie mam. Potem on będzie miał jakby 3 ataki, tak więc... No, oby to podziałało, prawda? A jakby co, animacje overdrive też są skrócone. Tak więc no. 1500. Okej. O, jeszcze żyje. Już nie. Jest so much bullshit. Wiecie, gra daje wam tutorial. O, używaj shield, by blokować damage, a także boost, by otrzymać więcej damage'a i ładować overdrive, ale niestety, no, you know, jeśli shielduje, to nie atakuje, jeśli boostuje, to nie atakuje, a jeśli atakuje, to dostaje damage, bo walczymy tura po turze, nie ma tutaj żadnej wariacji. Więc to dziwne. No dziękuję, świetnie. To, wow, to mocna rzecz do powiedzenia. Dziękuję, randomowa babo z drogi. A, i pani była super tajemnicza, bo powiedziała Junior, że o, będziesz w stanie pokonać Sina, będziesz kontynuować trening. I ona powiedziała, że a, może ty go pokonasz. A ona powiedziała, że well, nie byłam w stanie. I odeszła. I patrzcie, teraz przeszliśmy dopiero jeden ekran. Podchodzimy do zakończenia pierwszego ekranu tej lokacji. I jesteśmy 18 minut w odcinku. Czujecie to, kurwa? Czujecie to, kurwa? Tak bardzo się to będzie ciągnęło. Przez częste walki, przez randomowe, opcjonalne, nic nie wnoszące dialogi. Tak, teraz zwalniamy. Bardzo. Bardzo lubię design bomb. Jeden z moich ulubionych powracających przeciwników w serii Final Fantasy. I pierwszy ekran dopiero teraz za nami. 18 minut, moi drodzy. 18 kurwa minut. Idę do skrzynki, mam walkę, marnuję jakby 5 minut na nią. W tej grze myślę, że... Nie przesadzę, jeśli powiem, będziemy mieli bity 1000 walk. Więc... A, naprawdę są aż tak potrzebne te wszystkie walki po drodze? Tak, te wolne, powtarzalne, nic nie wnoszące walki? I to jest właśnie to, że oczywiście stare Final Fantasy też miały powtarzalne, randomowe walki po drodze. Jasne, jak najbardziej, ale... Tutaj każda rzecz w walce zajmuje tak cholernie długo, nim te kąty kamery się pozmieniają, nim postać wykona całą swoją animację. A, to trwa tak niemiłosiernie długo. O, jeszcze kurwa przeżył. O, dobra, przeżyłem wręcz. W ogóle ten skill Aurona Power Break sprawia, iż wróg zadaje mniejszy damage. Potem będą też inne breaki u Aurona. Ten od właśnie power oznacza moc, tak więc siła ataku idzie w dół. Super, a mogę dostać przedmioty? Nie, kurwa, świętym Mikołajem. My name is Yuna. I'm Callie.
Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the comb? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Wiecie, w ogóle to jest też takie bardzo ciekawe, niepraktyczne zachowanie tego świata. Póki co, z niewiadomych nam powodów, dostajemy informację, że tylko Summoner może pokonać Sina. Tylko i wyłącznie Summoner, nikt inny. A jednak niektórzy Summonerzy decydują się na iście z jednym strażnikiem. Yuna będzie miała nawet z 6, co jest uważane za bardzo dużo. Skoro ten stwór niszczy notorycznie wasz świat i zostawia miliony ofiar za sobą, wyślijcie, kurwa, armię z Summonerami. Zbierzcie wszystkich Summonerów, wyszkolcie ich tylu naraz, ile dacie radę. Obsadźcie ich, kuźwa, armią, ten świat ma swoje wojsko, ma swoje armie w dalszym ciągu. I chociażby armię Crusaderów. I wyślijcie Crusaderów i Summonerów naraz, by walczyli z Sinem. Macie super wielką szansę, że wam się uda. To jest, wiecie, totalnie kuźwa idiotyzm. Ci ludzie nie kwestionują tego, że z powodu religii, że każdy Summoner musi odbyć swoją pielgrzymkę. Ludzie giną. Jakby Kilika zostało zmiażdżone, totalnie zniszczone, zjechało z powierzchni Spiry, zniknęło z mapy. Tylko dlatego, że Summonerzy muszą mieć swoje pielgrzymki, jakby come on. I ci ludzie nie widzą innych metod. To jest idiotyczne. Wiecie, rozumiem obrzędy, rozumiem religię, jakby spoko, możecie sobie mieć, co wam się kurwa żywnie podoba, ale jeśli ludzie giną, w tym momencie, to jest szajs, kiedy czas porzucić jakby religię i tak dalej i czas kurwa spiąć dupę do roboty, prawda? What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin, and lasts until Sin reappears. Sin dies and is reborn. I get it! I thought it was weird. Dlatego nigdy o to nie zapytałeś. Tak, do tej pory słyszeliśmy o tym, że Braska zabił Sina, ale jednak Sin dalej się tutaj pałęta i pałęta się najwidoczniej od 1000 lat temu, czasów Tidusa. I Tidus do tej pory nie zapytał. Wiecie, mieliśmy te wszystkie pchanie fabuły do przodu i zamykanie wątków, które mogłyby się trochę pociągnąć, ale Tidus do tej pory nie zadał logicznego pytania. Ej, jak to jest, że twój ojciec zabił Sina, a on jest tutaj dalej? Czy twój ojciec cię wykonał chujową robotę? A może coś ściema, co? Nie, Sin po prostu ginie i odradza się po jakimś czasie. Czas między śmiercią i odrodzeniem nazywany jest Calm, czyli pokojem. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Are you sure? Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. 10 lat to nawet nie jest czas jednego życia. O, w końcu mogę to zrobić. Gin, piłko! A, to była piłka tego dzieciaka. Cudowne uczucie. O mój Boże, teraz gra ukaże mnie za to, że jestem dupkiem. Dobra, więc tak... Waka de piłkarz. Latające oko, kolejny klasyczny stwór z finala. Skorupiaczek is fucking dead. I żywiołak goes away. Kocham żywiołaki w tej grze. W
Wiem, że była, dlatego ją wykopałem, głupie dziecko. O! To sobie założę, ponieważ... Cyk. Teraz Yuna jest troszeczkę bardziej odporna na ogień. Ogólnie jeśli coś ma dopisek Ward, to jest to chyba... nullifikacja połowy damage'a. I'll show you what I can do. Go ahead. Jeśli jest null, to jest to nullifikacja całego damage'a. Nie będzie to. A jeśli jest absorb, no to jest to leczenie się damage'em danego typu. Ogólnie Yuna ma tutaj takie śmieszne zaklęcia. Null z dopiskiem coś i to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli nullifikujemy dany żywioł. Nieważne jaki będzie damage, mamy jeden cios całkowitej odporności na dany żywioł, co jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Czy ja mogę? Piorun, piorun. Czy ktoś potrzebuje leczenia? A, łaka. Widzicie? Ten atak fizyczny był ognisty. Łaka powiedział au, ale nie dostał. Taki z niego cwaniak. I tak, ogólnie jeśli uderzymy bombę 3 razy i nie zabijemy w ciągu 3 ruchów, to ona eksploduje i zada bardzo, bardzo duży damage. I tak, ogólnie tła od tego momentu w grze też nie są super interesujące. Wiecie, ja bym, nie wiem, założył się, że już byliśmy na tej ścieżce, że ten fragment jest już za nami, ale nie, 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 nie. To nowa ścieżka, taka sama jak 3 poprzednie, ale trochę inna, okej? Back in the fray. Fucking dead. Dobra. I niech sobie tutaj chłopaki machają bronią na tego ziomeczka. Nieważne jakie mocny masz atak, póki jesteś oślepiony, raczej nie trafisz. To jest malutka szansa, że trafi, ale malutka. Widzicie? Malutka. Tak, mówiłem. Nie mam pojęcia ile ma życia, ale przed zorem zawsze ubezpieczony. Sorry. Sayonara. Levele idą w górę. Tak, ogólnie, żeby też nie przedłużać tej serii przesadnie, dojdziemy do końca tej drogi. Ponieważ potem, wiecie, miałbym 2 odcinki iścia ścieżką zielonego pola. Auron zasnął. Ja wiem, że w tym momencie Łaka mówi buja, kiedy dobija przeciwnika, ale mój umysł z racji bycia absolutnie okropną osobą i mentalnym 10-latkiem słyszy chuja. To jest Final Fantasy X Experience, który pamiętam. No szlak by to. Mogę zrobić coś troszeczkę innego jednak. Dobra. Yuna. Let me help. O, ogólnie, no tak, możemy być w ogóle cwani. Przyzwiemy sobie Ifrita po raz pierwszy. Ifrit to ognisty bojo, tak więc nic nie będzie sobie robił z ataku tych bomb. Ale już jego szpony są ostre, a nie ogniste, tak więc wiecie, on będzie robił damage, one nie będą robić mu damage, a wszyscy zadowoleni. Uwielbiam ten design Ifrita, jest mega spoko.
Ogólnie co jest całkiem spoko, to Ifrit jest od początku zaekwipowany w Fire i nie dość, że może tym bić, to może się tym leczyć. Ma też Meteor Strike. Nie mam pojęcia, jaka jest różnica między Attack an Enemy i Damages an Enemy. Ale co zrobić? Ciekawostka, Meteor Strike jest chyba jednym z nielicznych ruchów w tej grze, które ma dwie animacje. Ifrit może zrobić ten ruch co teraz, może przyzwać meteor wyżej i zrobić jakby ruch niczym siatkarz i pierdzielnąć go z łapy prosto przeciwnika, albo może przyzwać meteor tuż przed sobą i noise. Wyjechać z niego z bańki. Tak. To jest całkiem spoko, prawda? No i widzicie, i to są właśnie te walki Final Fantasy X. Atakujemy raz, oglądamy animację, animacja, zaklęcie, animacja. Mijają minuty, tego czasu w życiu już nigdy nie odzyskamy. Zero w tym dynamiki, potem mamy jeden ruch nasz i potem znowu czekamy. I to jest ten właśnie motyw z Aeonami. Mamy idealnie dobranego Aeona do sytuacji. Perfekcyjnie. Nie ma lepszego wyboru niż wzięcie Ifrita w tym momencie. Ale przez to, że Ifrit jest jeden, a wrogów jest trzech, tracimy na tej walce, na tej nietrudnej walce tyle, kurwa, czasu. I tak jak mówię, rozwiązaniem tego byłoby, jeśli Aeony miałyby kosmicznie wywyższone statystyki w stosunku do ludzkich postaci, że tak powiem, do członków drużyny. Albo byłyby przyzywane jako czwarty członek ekipy na chwilę, wiecie, mieć tam paroturowe wsparcie czy coś takiego. Wtedy byłaby to gra warta świeczki. A tak? Holy shit, to się kurwa ciągnie. O, self-destruct. Immortal bitch. Droga drogości jest kontynuowana. Nawet nie mogłem podejść do kolejnej postaci ustawionej przede mną. Waka's back on the field. No, Waka motherfucker, cokolwiek powiedziałeś, no. End of game. Jakby wątek Crusaderów i ich małego, nie wiem, planu jest prawdopodobnie najlepiej poprowadzonym, jeśli chodzi o foreshadowing, wątkiem w całej kurwa tej grze. Jakby dostajemy tyle podpowiedzi, że coś się dzieje. Dobra, może ulepszymy Aurona. Wolę zmarnować Phoenix Downa, wolę zmarnować Potions, a nie Phoenix Downa. Cyk. Ten atak ma szansę narzucić Confuse na naszego członka ekipy, tak, że tak wspomnę. Te ziomeczki szły tutaj. Hey, we saw the game. You guys were great. Przegraliśmy. It was close, Waka. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on. See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna,
Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu, Sir Gada. But, you know, it's not too late for you to go back to Bisade and... We should be going, sir. Nie wiem, czemu chwycić się za głowę. Bo co, bo wóz odjechał? O to chodziło? Chyba tak. Lubię być obdarowywany przez NPC-ów za to, że istnieje. To dobry deal. Zrobi bardzo ładnie. Okej, fajny The Magic, bardzo sympatycznie. Ile mu zostało? 300. No dobra, no to nie chwalnie mu na przykład Auron. Fuck, za mało. Liczyłem, że może, wiecie, da radę. Wiecie, jest malutka szansa, że ta bomba uderza w... Och, łakę i nie zada damage'a, ale niestety nie tym razem. Nie tym razem. Sin anyway. But Yevon's teachings say. A, no tak, jeszcze jest ta kolejna pizda. I only meant to. Are you all right? Gra po raz kolejny dokręca śrubę religii. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? Hmm. I heard they were to use forbidden machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Ah, i tak, oto i Final Fantasy X w pełnej kurwa krasie, robiący z osób religijnych totalnych idiotów. Jakby Shalinda jawnie powiedziała, że nie chodzi o to, czy Sin zostanie pokonany, czy nie. Chodzi o to, żeby zrobić to metodą Yevonu. Jakby jawnie, jeśli jest chociaż 1% szansy, że ten plan z użyciem złej, zabronionej machiny podziała, czemu nie spróbować? Według tych ludzi, wiecie, ważniejsze jest utrzymanie religijnego, nie wiem, religijnych zasad niż kolejne 1000 ludzi zamordowanych przez Sina. Jeśli to się oczywiście uda. Więc to jest absurd. I generalnie jakby... Ja tutaj tak tylko dodam, o co mi chodzi w tym wszystkim. Nie chodzi o to, że jakby Final Fantasy X ma złą organizację religijną, bo tego jest mnóstwo w grach japońskich i nie tylko. Jeśli w grze jest religia, to bardzo duża szansa, że będą się w niej działy machlojki, że będą się działy manipulacje, nadużywanie władzy i tak dalej. Jasne, to jest standard. Tutaj chodzi o to, że religia Final Fantasy X jest bardzo, w cudzysłowie, prawdziwa. Jakby that's the thing. Religia w tym świecie ewidentnie ma być wzorowana na religii z naszego świata. Co do nazewnictwa, co do nawet niektórych,
wiecie, krojów ubrań, oczywiście te w finalu są bardziej przerysowane i tak dalej. Co do struktury, co do generalnie jakby powszechnych stereotypów. To jest problem. To jest problem, bo wiecie, w sensie, nawet jeśli tego by nie było, to i tak no jest to słabe pisarskie założenie. Możecie mieć złą religię i jednocześnie z automatu nie czyni to fabuły gry złej. Złą, ale jeśli macie bardzo mocno wzorowaną religię na prawdziwej religii z naszego świata, no to w tym momencie no dużo osób i no prawnie, względnie logicznie może uznać to za obraźliwe i tak po co to robić. Jednocześnie jest no nudne w chuj, bo problemów by nie było, jeśli osoby przedstawiające religię w tym świecie gry zaczęłyby myśleć logicznie, to może problemy można byłoby tego uniknąć, ale nie, ponieważ ci ludzie nie myślą. I taki stereotyp jest przedstawiony osobie religijnej w świecie Final Fantasy X. I to jest problem. Bo chyba, jakby, wiecie, poza jakimiś absurdami typu, w Wiedźminie 1 mieliśmy jakąś małą wiochę, gdzie ludzie byli totalnie zapatrzeni w religię czy coś takiego, ale wiecie, to była jakaś mała wioska czy coś takiego. To był jeden malutki ark w większej opowieści, jaką jest Wiedźmin 1. A tutaj to jest cały motyw na calutką grę, od początku do końca gry, od kiedy tylko Tidus postawił stopę w Spirze, do momentu zobaczenia napisów końcowych będziemy walczyć z głupotą ludzi spowodowanych religią. I tak dosłownie wygląda, by przekazem tej gry było: jeśli jesteś religijny, jesteś problemem. Porzuć religię, to przestaniesz być problemem. To nie jest fajny przekaz. To nie jest przekaz, który pokazuje szacunek do ludzi, którzy mają wierzenia i tak dalej. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on... Nie zawiodłaś ani razu, Yuna. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right. Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. I widzicie, Yuna zamiast wyperswadować tej dziewczynie, żeby ej, a może po prostu pozwól im robić to, co chcą. To ich życie, to ich decyzje. Nie, Yuna mówi, dociskaj śrubę mocniej. W końcu, jeśli będziesz mówić dość długo, przełamią się i wtedy dasz radę. Ja też upadam, ale potem wstaję i kontynuuję. Więc proszę, kontynuuj. Jak naprawdę, Yuna, jakby chcesz, żeby ta pizda chodziła od Crusadera do Crusadera, którzy faktycznie starają się polepszyć wasze... O nie, Lulu nie żyje. Polepszyć wasze życia swoim planem. I mówisz, trój im dupę, by przestali. Próbowanie polepszenia wam życia drogą inną niż Yevon jest złe. I oto i przekaz Final Fantasy X. Jakby wiecie, to jest ten moment, kiedy jestem ateistą i ogólnie nie mieszam się zbytnio w sprawy religii i staram się de facto ich w ogóle nie słuchać, bo po prostu nic to dla mnie nie robi. Ale gram w tą grę i nawet ja jestem zirytowany, więc jeśli ktoś jest taki, wiecie, faktycznie wierzący, jeśli ktoś faktycznie daje... jakby składa dużo serca w swoją wiarę, to ta gra musi być dla niego okropna. Co jest właśnie dziwne, ponieważ nie wydaje mi się, by było to celowe zagranie. Square, wielki deweloper gier, raczej celowo nie napisałby gry, która atakuje najpopularniejszą religię na świecie. Najpopularniejszą to złe słowo, nie powinien go używać w takim kontekście, ale wiecie, co mam na myśli. Bardzo dziwne. I tak mówię wcześniej. Ta gra ma ten problem, że jeśli i tak
analizujecie ją tak jak ja podczas tego grania, to trochę nie da się o tym nie myśleć i nie mówić, więc staram się o tym od czasu do czasu wspomnieć. Będę starał się nie robić z tego aż tak częstego powracającego wątku, jak to było w mojej oryginalnej serii. No ale... no jak mam skomentować to, co właśnie powiedziała Shelinda? Mogę tego albo nie skomentować w ogóle i wiecie, jakby no olać moją robotę jako osoby prowadzącej serię na YouTubie. Albo... powiedzieć to, co powiedziałem. Holy shit, aż ta walka się kurwa ciągnie. Trzech wrogów, trzech na trzech, trzech członków mojej drużyny, trzech wrogów i walka to totalny slugfest. Auron raczej zajebie tego stwora. O mój kurwa Boże, ile to wszystko trwa! Nie rozumiem, czemu remaster Finala 10 nie dostał opcji przyspieszenia. Remaster Finala 7, 8 i 9 dostały opcje przyspieszenia i dosłownie, wiecie, animacje są przyspieszone, jakby nie ma tutaj żadnego ułatwienia czy czegoś. Dosłownie dostaliście opcję odpalenia szybszych animacji wszystkiego. Czemu 10 nie dostała? Have no fucking idea. Ale dobra, moi drodzy, po 40, prawie 50 minutach iścia jedną ścieżką dotarliśmy. Dotarliśmy w końcu. Chciałbym save'a. We rest here. Do Auron też jest kurwa zmęczony. Is that a problem? They don't believe in Yevon, and in Luka they... Ale łóżka chyba robią takie same jak wszyscy, co? Where were her guardians? Czekaj, kto kurwa gwizdże? W tym świecie miało nie być gwizdania. Sir Orin's just concerned about your health. I'm not tired one bit. Aha. Well, I am. Uff. Auron tak cudownie ustawia tych idiotów. I tak, oczywiście Waka miał problem z tym, że ten sklep jest prowadzony przez właściciela Albed. To był jego największy problem. Dobra, i mamy save'a, więc tutaj kończymy sobie ten odcinek. Trzymajcie cieplutko, miłego dzionka. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. I na razioneczko do kolejnego odcinka Final Fantasy X u mnie na kanale. Pa, pa!